Pogotowie gazowe, słucham. Halo? Halo, tu Dolecka. Nazywam się Anna Dolecka. Ja tu gaz czuję. Proszę panią, w jakim pomieszczeniu pani czuje zapach gazu? Czy pani teraz przebywa w domu jednorodzinnym czy w bloku? Ja, proszę pana, mieszkam w bloku i jak wychodzę z mieszkania na klatce schodowej, to na klatce schodowej ten gaz czuję. A czy na tej klatce są gazomierze? Tak, tak, są gazomierze. Proszę panią, proszę zachować spokój. Jesteśmy po to, by pomagać. Przyjmuję od pani zgłoszenie. Pani się nazywa Anna Dolecka? Tak, tak. A pani adres? Ja mieszkam w Węgrowie na ulicy Puławskiej 3, to jest blok. Proszę panią, proszę pootwierać okna, nie używać urządzeń elektrycznych ani ognia. Tej sprawie nadaję wysoki priorytet, to znaczy przyjedziemy do pani jak najszybciej. To ja czekam, czekam. Jesteśmy w pomieszczeniach dyspozycji gazu. To centrum dowodzenia siecią Polskiej Spółki Gazownictwa. Tutaj pracuje zespół ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dystrybucji paliwa gazowego. To tutaj odbierane są połączenia z numeru alarmowego 992. Na terenie Polski całodobowo pracuje 17 dyspozytorni PSG. To dyspozytor decyduje o skierowaniu na miejsca zdarzenia pogotowia gazowego, które każdego roku podejmuje około 130 tysięcy interwencji, czyli średnio 350 akcji dziennie. Bez wątpienia praca dyspozytora jest bardzo wymagająca. Nie ma dni spokojnych. Zgłoszeń jest dużo albo bardzo dużo. Kluczowym momentem jest kwalifikacja zdarzenia. Dlatego podczas rozmowy z dzwoniącym zadajemy szereg pytań, żeby zdobyć jak najwięcej konkretnych informacji. Dyspozytor, który odbiera zgłoszenie, musi szybko ocenić sytuację i zdecydować, jakie działania podjąć. W zależności od rodzaju zagrożenia wysyła na miejsce zdarzenia odpowiednią brygadę. Dzięki specjalnej aplikacji dyspozytor jest w stanie koordynować działania służb w terenie. W razie potrzeby może skierować odpowiednie wsparcie na miejsce zdarzenia. Dyspozytor pozostaje w kontakcie z brygadą aż do zakończenia interwencji. Dyspozycja wyposażona jest w systemy monitorowania sieci gazowej. System ten pozwala szybko zidentyfikować zdarzenie na naszej sieci i odpowiednio na nie zareagować. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, święta, weekendy, cały czas w gotowości. Tak pracuje zespół ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dystrybucji paliwa gazowego. Pamiętaj, jeśli podejrzewasz uszkodzenie sieci gazowej, zadzwoń pod numer 992. Jesteśmy tu dla ciebie.